Odkrywanie tłuszczy. Co je będziemy potrzebować? Młotka, kartek papieru, oleju, pistacji, nasionek, orzeszków ziemnych, białka jaja kurzego, sera oraz jabłka. Teraz każdy z produktów wkładamy do osobnej białej kartki papieru i rozgniatamy. Teraz nasionka słonecznika. Teraz białko jaja oraz pistacja. Po wyschnięciu kartek możemy zauważyć, że nie wszystkie produkty zawierają tłuszcze. Wykrywamy skrobie w produktach spożywczych. Czy mąka, ziemniak, jabłko, banan, chleb zawierają skrobie? Pomoce: mąka ziemniaczana, ziemniak, jabłko, banan, chleb, jodyna, zatraplacz, talerzyki. Na pierwszy talerzyk wsypujemy mąkę ziemniaczaną, na drugi talerzyk wkładamy ziemniak, na trzeci jabłko, we czwarty banan, na piąty chleb. Wszystkie produkty zakrapiamy jodyną. Obserwujemy zachodzące zmiany. Mąkę ziemniaka, banan na chleb jodyna zabarwiła na granatowo. Na jabłku jodyna pozostała brązowa. Wnioski. Nie wszystkie banalne produkty zawierają skrobię. Jabłko nie zawiera skrobi. Witamy bardzo serdecznie. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić trzy doświadczenia. Pierwsze z nich będzie polegało na tym, aby dodać sok do roztworu jodyny, wody i kleiku.
kolejnym doświadczeniu sprawdzimy, jak alkohole, kwas i temperatura ma wpływ na białko. A w ostatnim z nich zmierzymy poziom glukozy w poszczególnych owocach i warzywach. Przejdźmy do pierwszego eksperymentu. W trakcie, kiedy Maciek rozpoczyna pierwszy eksperyment, żeby zaoszczędzić czas, już przygotuję kolejny. By sprawdzić próbę temperatury, wkładamy białko do lodu oraz na palnik. Mój eksperyment polega na tym, aby dodawać po kropli każdego soku jabłkowego, cytrynowego i pomarańczowego do roztworu i liczyć krople i po ilu kroplach roztwór stanie się przezroczysty. Do roztworu dodajemy już ponad 30 kropel, więc spróbujmy może z innym roztworem. Spróbujmy teraz z pomarańczem. Około 60 kropel do roztworu z jabłkiem, po dodaniu około 50 kropel do roztworu z pomarańczem i po dodaniu około 40 kropel do roztworu z cytryną możemy dojść do takich wniosków, że to roztwór z cytryną jest najbliżej przezroczystości, następnie jest roztwór z pomarańczą, a roztwór z jabłkiem prawie w ogóle nie stracił barwy. Daje nam to ogólny wniosek, iż najwięcej witaminy C ma cytryna. Teraz przejdźmy do kolejnego doświadczenia. Jak widzimy, w trakcie kiedy Maciek przygotowywał poprzednie, ścięło już się białko na palniku. Białko pozostawione w lodzie nie ścięło się, pozostawiło normalny wygląd. Teraz mamy trzy probówki. Jedna to jest białko pozostawione w temperaturze pokojowej. Do drugiej dolewamy octu, czyli jest to nasz kwas. Widzimy tutaj, że konsystencja mocno zgęstniała, ale też się nie ścięła. Jako kolejną próbówkę użyjemy alkoholu. Będzie to spirytus 95%. Widzimy tutaj, że białko mocno zgęstniało. Przejdźmy do eksperymentu trzeciego, w którym zbadamy występowanie glukozy i jej zawartość w wybranych owocach i warzywach. Mamy tutaj próbę negatywną, pomidor, cytrynę, ogórek, pomarańcze, jabłko i próbę kontrolną, w której znajdzie się zaraz zrobiony przeze mnie roztwór glukozy z wodą. Przez kiedy Maciek rozpoczyna robienie roztworu z glukozą, sprawdźmy próbę negatywną. Do odpowiedniego pomiaru potrzebujemy odmierzyć 30 sekund zanurzenia pasku w wodzie. Warto też dodać, że są to paski do badania glukozy. Dzięki temu potem porównamy. Jak widzimy, po 30 sekundach zanurzenia paska w wodzie wyskakuje wynik negatywny. Jest to
istocie, że w wodzie z kranu nie znajduje się glukoza. Przejdźmy do pomidora. Pokazują nam, że w pomidorze jest bardzo wysoka ilość glukozy. Żeby wynik był poprawny, musimy dobrze umieścić test. Można się oderwać od cytryny. Dotykać skórki z tym, żeby nie było pusty. Przytrzymam tutaj, żeby pasek nie odskakiwał. W 30 sekundach widzimy, że w cytrynie nie występuje glukoza. Przejdźmy do ogórka. Po 30 sekundach widzimy, że w ogórku występuje także jak w pomidorze wysoka ilość glukozy. Następnym owocem będzie pomarańcza. Pomarańczy, podobnie jak w ogórku i pomidorze, występuje podobna spora ilość glukozy. Następny owoc to jabłko. W jabłku, tak jak w pozostałych owocach nie licząc cytryny, także występuje duża ilość
glukozy, lecz mniejsza niż w pomarańczy, pomidorze i ogórku. Ostatnia będzie próba kontrolna pozytywna. Wykazała, że w roztworze znajduje się glukoza. Teraz zapiszemy nasze wyniki. Tak się prezentują wyniki. To już wszystkie doświadczenia, które dzisiaj chcieliśmy przedstawić. Dziękujemy za uwagę.